i dzień dobry. To teraz mamy sierpień i właśnie jak jesteś wem i masz urodziny, to wszystkiego najlepszego na urodziny. To właśnie sierpień jest miesiąc lwów. To jest wasz miesiąc i ja właśnie tutaj jestem w ogrodzie zoologicznym Frauenfeld w Szwajcarii. I to my właśnie widzimy tutaj lwy i oni są tak, no tacy duży i to właśnie, no szkoda, że on tutaj, go tutaj nie widać, ale reszta to właśnie widać i oni naprawdę nie mają miejsca tutaj naprawdę, no bo to jest tak bardzo mały dla nich. No i oni są tak śpiące, ale co też mogą robić, no bo wcale nie, no, nie idzie niczego robić niż tam sobie leżeć, tak? I w ogóle to lew to jest król, tak? To lew to jest, no, to naprawdę jest taki ogromne zwierzę i to jest naprawdę królem od wszystkich zwierz, tak? I król, właśnie kolory od króla to jest złoto, to jest czerwień i to jest violet. No i to właśnie ten sierpień to też jest taki miesiąc, słoneczko naprawdę świeci i to jest bardzo, bardzo ciepły miesiąc, tak? I właśnie, no i właśnie to też jest pasja tutaj i ognisty znak. I to my mamy teraz tutaj też ogólna karta tarotowa dla was wszystkich, dla nas. To znaczy, to możesz być lew, ale też możesz być inny znak zodiaku. Ale to jest trochę jak taka, no, jak taka energia dla nas wszystkich. I to mamy właśnie tutaj Page of Pentacles. To właśnie tutaj mam klasyczny tarot. I to ja sama tutaj zrobiłam te karty, tak? I właśnie on jest... właśnie to nie jest prawidłowo, no bo to by tak wyglądało, ale to właśnie ten paść to jest tak na głowie i to może być, że to są młode ludzie, to mogą być też jakoś dzieci, ale w tym więcej tak widzę młodzież. Młodzież, ale tak naprawdę młodzież, która tak robi co chce tak za bardzo, takie cygony takie małe. Ale to może być, że takie ludzie są w otoczeniu u ciebie i ty masz też tak szansę tak się czuć trochę, no jeszcze tak młodo, albo też no w ogóle takie ludzie, to oni też tak zbyt robią co chcą. To też może być w negatywie, tak? To znaczy, to trzeba tak, jak tak są szanse, żeby żyć kreatywność, żeby być więcej na luzie, albo się czuć jest, no, trochę młodszej, to jest bardzo, no, chyba będą to bardzo fajne szanse, żeby naprawdę być w takim otoczeniu, dlaczego nie? Ale też trzeba trochę uważać, no bo zawsze tak, no zawsze nie wiemy, z kim mamy do czynienia, no to właśnie to innego, to co właśnie mówię, jak jest na głowie. No dobra, i to widzimy dla was teraz, jak będą tendencje na ten miesiąc. I teraz dla was to dzień dobry, kochane byki. No i teraz to będą wasze karty. Nareszcie! Słoneczko już świeci dla was, tak? I to ja właśnie tutaj siedzę w stadion w Zürichu, tak? I no, to właśnie te lwy to są takie króle i to naprawdę potrzebują miejsca i taki wielki ego też to jest, nie? A to znaczy to tylko jest tak, nie każdy lew tak jest, ale w tendencji to jest tak trochę w tym stylu. Wielkim stylu, tak? I to właśnie będziemy teraz oglądać, co u was będzie, kochane byki. To my tutaj mamy wasze karty od 1 do 10. To zdrowie. Zdrowie i wellness i wszystko, co jest tak z ciałem albo z psychiką. I tu mamy 16. To może być, że coś się zjawi, co naprawdę was tak uratuje, tak? To może być, że jakieś depresje były i to potem coś tam będzie, taki cut i to naprawdę się skończy. To może być takie coś. Albo, że zdrowie się tak bardzo dramatycznie polepszy, albo pogorszy. To znaczy, jak tak żyłeś albo żyłaś tak, no, tak często, najczęściej prawidłowo, nie palisz tyle albo co, albo nie jesz jakichś mięs albo takie rzeczy,
tak dużo albo co, no to wszystko ok będzie, tak? Ale jak tak, no, jak tak ludzie przesadzają, no to sorry, że tutaj tak leży, ja? Ale to każdy chyba będzie wiedzieć, czy to będzie dobrze albo źle. I to naprawdę jest tak ogólnie dla byków. To znaczy, też mamy ascendent, też mamy planety w księżycu i to naprawdę jest bardzo dobrze też te inne filmiki sobie pooglądać. I to mamy właśnie tutaj u Was, co będzie w pracy. W pracy to Wy chyba tak nie wiecie albo nie widzicie, jak będzie przyszłość. Co robić dalej? To może być, że Wy tak nie wiecie, jak dalej pieniądze zarabiać, albo co dalej robić naprawdę w pracy. Jak to są pieniądze, to mogą być też kłopoty z pieniądzami tutaj trochę. No, albo to znaczy, wy tak się zastanowicie tutaj na pieniądzami, ale też dużo pracujecie, tak? To może też pracujecie, albo też sobie zastanowicie się jeszcze raz czegoś innego uczyć. To też może być, mogą być takie myśli, ale faktycznie to chyba wy tak nie wiedziecie, co jeszcze dalej będzie z pracą. To właśnie ta tendencja, to tutaj widzę tak najbardziej dla was. Mamy tutaj tendencję właśnie wszystkim, co tak jest tak na parę godzin w tygodniu, tak? To mogą być hobby jakieś, może to być jakiś zespół, gdzie wygracie, może to być, że pomoc jest bezpłatna, co wy robicie dla innych. Takie rzeczy, które tak tylko są parę godzin w tygodniu. I tutaj mamy kartę, że wy się tak zastanawiacie i te też tutaj nie wiedziecie, jak dalej zrobić, co dalej zrobić i czy to jest prawidłowa rzecz. Może też być, że wy nie wiedziecie, czy jesteście stalentowany dosyć, żeby coś nowego robić. Może to też być, że wy tak macie ochotę jakoś, na przykład piosenkę zaśpiewać, ale wy tak nie wiedziecie, czy to brzmi dobrze albo nie. Taka głupota, to teraz jest tylko przykład, tak? Ale wy chyba wiedziecie, o co ja myślę tutaj, tak? Tutaj w tendencji tak dla was. W miłości to mogą być dużo ludzi, które tak, no, konkurencja jakaś, tak? Jak jesteś w związku, no to może być jakaś konkurencja poza związku, to tego nie życzę, ale tutaj właśnie widzę, że trzeba walczyć. Chyba walczyć o związek albo o nowy partner, ale tutaj jest walka naprawdę. To znaczy, szanse nie są za dobre, sorry. Tak widać tutaj w kartach, ja? Jest ogólnie dla was tutaj. Mogą być nie za dobre, ale jak tak walczycie, no to można też powalczyć. I to potem szanse lepsze będą. Ale jest walka. I właśnie tutaj mamy wszystkie ludzie, które was otaczają. No i tutaj mamy, no, ludzie, to mogą być, może to być rodzina, mogą to być koleżanki, mogą to być ludzie w pracy, tak? I oni, to może być wasza rodzina też. No bo tutaj jakoś to jest taka rodzinna karta. No bo to jest klasyczny tarot. To znaczy, ja tutaj pracuję z Doreen Virtue anielski tarotem, ale ta Doreen Virtue, to ona właśnie pracuje tutaj z tymi kartami, z klasycznym tarotem i ona tutaj te obrazki inaczej zrobiła właśnie z aniołami. To tak tutaj na tym polega. To znaczy, to jest w klasycznym tarocie rodzinna karta. To może być, że... No bo tutaj to są też monety, tak? To są w klasycznym właśnie monety i pieniądze też. Może być, że z rodziny pieniądze będą dla was. To może być te ludzie, które tutaj właśnie w pracy tak trochę z pieniądzami tak nie wiedzą tak naprawdę. To może być, że rodzina tutaj też coś pożyczy albo pomaga. No bo rodzina albo, to może być rodzina albo ludzie, które tak was pomagają,
ale oni są na dobrym poziomie tutaj, dobra? To oni są, to oni tutaj leżą tak stabilnie, tak za bardzo. I to może też być, że może też ktoś być, który wam oferuje nową pracę. To też może być, no bo to są ludzie na dobrym fundamencie, tak? Albo to oni też mogą wam gadać, że no. Ty umiesz to robić, ty umiesz coś innego robić, to możesz to wybudować, coś innego z tego zrobić, to oni chyba też umiem dobrze poradzić. To też jest taka możliwość. To właśnie tutaj mamy, kochani, tutaj wiatr wieje i to właśnie potrzebuję z tym tutaj, żeby karty leżały. Mamy tutaj od 10. Od 10 sierpnia to mamy w zdrowiu gwiazdę i gwiazda jest bardzo piękna. To macie naprawdę, to możecie naprawdę ufać, że wszystko będzie dobrze zdrowiem albo z wszystkim, co ma do czynienia z takim wellness, się schudać, albo takie rzeczy, tak? Z psychiką, psychika też będzie lepsza tutaj. To wszystko, co jest tak naprawdę w zdrowiu, dobrze wygląda. Mamy tutaj w robocie magik, fajnie. To może być, że wy naprawdę musicie dać inicjatywy i sami naprawdę coś z tego zrobić właśnie w pracy. To też może być, że samodzielnie pracować. I ja właśnie tutaj jeszcze mam karta i to jest właśnie The Eremit, to po niemiecku to jest 9 i to jest ktoś, który bardzo, bardzo mocną wiedzę ma. To on naprawdę pokazuje innymi drogę. Może to być, że chyba ty będziesz też poradką dla innych w jakimś sensie, albo naprawdę pracujesz sam albo sama, albo tutaj to się będzie zaczynać, albo tak samo albo sama musisz naprawdę możliwości szukać i nowe możliwości sobie pomyśleć i naprawdę być aktywnym, aktywną, żeby nowe drogi sobie iść w pracy i finansami, tak? Ale też ten eremit, to on naprawdę o tym gada, że to, co będziesz robić albo robiła, to naprawdę jest coś prawidłowo dla ciebie, dla twoich talentów i dla wszystkiego, co tak ty pragniesz. I też z finansami to bardzo dobrze. Tutaj to właśnie mamy te projekty takie małe, tak? Pracy i tak dalej. I mamy tutaj krytyka. No, może być, że ty kogoś krytykujesz, albo ktoś cię krytykuje, albo ty się sam, albo sama krytykujesz. Ja to też może być, że. No bo też dalej tutaj widzę, że tak chyba się też trochę boisz iść dalej w jakimś sensie. I ty jakoś twoje talenty tutaj krytykujesz albo co. No bo tutaj to też tak wyglądało. Ale szanse tak na ekstra pieniądze są, to trzeba popracować dużo tutaj, tak? W miłości. To może być, że ktoś się zakocha tutaj. To ty się możesz zakochać. Partner może się gdzieś indziej zakochać, ja. No bo tutaj to są takie iluzje więcej. To nie jest taka prawdziwa miłość, tylko iluzje mogą to tylko być. Albo uczuć, że my kochamy kogoś, ale ktoś nam tak nie kocha i to nie jest spełnione. To może być takie coś. Nie bój się dla wszystkich, ja. Ale właśnie tutaj tendencje w tendencji tak trochę, tak leży. Ludzie, które nas otaczają, to oni się martwią. To oni się mogą martwić o nas, oni się mogą martwić o związek. Tutaj się też mogą martwić, ja, że może też być, że wy krytykujecie kogoś i oni się martwią, nie? Partner się może martwić tutaj o was, dobra? Też może być. Może te ludzie potrzebują od was pomagę. To też może być możliwość tutaj w jakimś sensie, tak? Jak oni się martwią albo mają depresję jakieś, albo są smutne. Dobra, dalej idziemy. Ostatnie 20 dni, kochane byki. 6 Michael. No, to może być, że właśnie tutaj to leży ta karta, że wy się martwicie o nowej drogi. To znaczy, wy musicie tutaj łódką, sorry, sobie jechać na inny
przed rzekę musicie jechać i wy nie wiedziecie, co tam będzie nowego, dobra? I to może być, że wy się tutaj trochę boicie, tak? Ale już widzicie, że trzeba tego zrobić i jak tak raz pojedziecie, to chyba już się nie będziecie martwić. I to może być, że trzeba też ufać nowymi drogami w sensie w zdrowiu, dobra? Jakieś nowe witaminy spróbować i tego ufać, coś nowego robić. To też może być takie coś. Albo się więcej ruszyć. No bo łódka się ruszy, ale to żartuję, ja? Dobrze. No, finansami to. My mamy tutaj, no to wiecie co, to tak raz pieniądze będą, raz zaś nie. I to jest taka niestabilność i to trzeba popracować na stabilnością tutaj. Ale wy już tutaj macie te nowe drogi i tutaj trzeba, to może być, że to właśnie początek jest od coś nowego i to normalnie i to naturalne, że tak na początku to nie jest takie stabilne i to trzeba trochę wybudować, ale byki to oni umią tak robić i to wybudować wszystkiego, no bo to są ziemne, nie? Ziemne znaki. Wy jesteście ziemią i to wszystko, co tutaj jest aktywność, jest dla was prawidłowy i ja mam nadzieję, to wiem, no bo ja znam byków, że wszystko dobrze będzie dla was. Okej, okay. To my mamy tutaj kreatywność, projekty, takie małe rzeczy. I tutaj naprawdę trzeba pomedytować dla was, to ja to widzę tak za bardzo. Ja ani nie gadam o jakichś hobby, o jakichś rzeczach teraz. Bo ja tutaj widzę, że wy musicie ufać w życie. Ufać, że wy umiecie te odpowiedzi, które wy szukacie, są wewnętrznie. To można sobie pisać czegoś, pisać diary, jak to powiedzieć. Ja tak, na przykład, ja jestem rybą, tak? I ja, ale w ascendencie jestem też byk, to. Ale ja tak piszę każdy dzień parę stron, tak 3 strony tylko. I to jest tak jak ja tak normalnie wszystko, co tak myślę, piszę i to potem jakoś to tak lepiej widzę ten świat. I to naprawdę też bardzo często pytania też tak przychodzą wewnętrznie. I to jest tak bardzo fajna rzecz. Ja to naprawdę jakoś to w tym sensie, ja to dla byków tak naprawdę widzę. Naprawdę pisać, no bo to też jest medytacja. Pisać, albo kto nie chce pisać, to tak trochę sobie pomedytować. To też jest dobra rzecz. Ale ja tak myślę, że no bo tutaj są tak trochę blokady właśnie u was i też normalnie w miłości. To może być, że poradka jakaś będzie dobra z innymi, albo no terapeut jakiś, albo coś tam coaching robić, ja? Albo naprawdę pisać. To właśnie to, co ja tutaj w tym widzę teraz najbardziej dla was. W miłości? To może być, że tutaj były iluzje, no bo tutaj się czujecie trochę jak wiktym, jak to powiedzieć? Że jakoś to tak nie będzie w miłości, jak wy to sobie pomarzyliście. To tak trochę widzę tutaj. No. Czy to jest w związku, albo czy to jest, że wy szukacie partnera, to chyba tutaj tego jeszcze nie widzę dla was. To może być, że wy tutaj walczyliście, tutaj to jakoś niespełnione jest i tutaj to się też czuje, czy tak może trochę kiepsko. Zależy, jakie karty wy jeszcze im tak miecie właśnie w innych filmikach, dobra? My tutaj właśnie mamy 6 Ariel, no te ludzie, które was otaczają, to oni mają dobry fundament, dobra? To powiedziałam już, no bo to też są tutaj monety. I to może być, że oni wam też mogą pomóc tutaj w pracy, tak? Żeby jeszcze więcej stabilności mieć właśnie finansowo też. Ale to są ludzie, które tutaj wygrywają. Chyba ktoś, który jakoś tak się czuje dobrze, no bo wy się źle czujecie, może być trochę w tendencji, ale no, ale tutaj nie wygląda tak. To nie są złe ludzie, to nie są. Nie są to. Tak? Ale oni mają dobry poziom. Jak to są koleżanki, kolegi albo rodzina, to mogą też owszem wam pomagać w jakimś sensie, dobra?
Okej. Okay. No co, kochany Biki, to właśnie były Wasze tendencje dla sierpnia. I ja też robię osobiste czytania dla Was, dla wszystkich. I ja pracuję z kartami, z numerologią, też z horoskopem, z astrologią, z human design też nowo. Ja tak jestem, ja się interesuję, już zawsze się interesowałam tak bardzo, bardzo tych wszystkich rzeczach. I ja naprawdę dużo wiem. I ja bym nigdy czegoś powiedziałam, co tak nie widzę, co numerologia mi nie powie, co karty. To znaczy, jak tak dwa albo trzy systemy naprawdę razem pracują i ja widzę, hej, bam, to jest naprawdę bingo, to tak to mogę powiedzieć. I to próbuję naprawdę Wam pomagać w tym, tak? Jak chcecie, no to e-maile napisacie. I to będziemy dalej widzieć. I jeszcze raz Wam bardzo, bardzo ciepło pozdrawiam tutaj z Zürichu, no, stadiona i słoneczko, to właśnie teraz jest tak ciepło, to chyba no, potrzebuję kremu jakiejś, żeby się nie... no bo słońce naprawdę bardzo świeci tutaj. Ja mam nadzieję i Wam życzę, że słoneczko się też dla Was będzie zaś świeciło w robocie, w pracy, tak? I no, pisacie. Dobra, dziękuję Wam i na razie. Halo! Halo!